get broads in Atlanta, chasing Dublin and shit, sipping Fanta. Credit cards and the scammers, wake up beside this shit, let it sign. Whole bunch of ladder shit, they be acting red time, no be clapping shit. I be pulling my stuff in the fantasy shit. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I try this shit. Black is six, Phantom, why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla, they come and kill you with bananas. For feelers, I feel it, pull up in the Fanta. No niggas, they come and kill you on the comma. But only is dancing bigger than the panic. Go out to the Grammy, but pull it, you're panic. Dobrze, mamy na linii Isamu. O! O! Halo, halo! Siemano, siemano! Halo, halo, Mietka, w ranku. Dzień dobry! Lubinę! Co tam, Szymon? Powiedz mi, stary... Plecy nie bolą? Bolą plecy, właśnie. Właśnie teraz jestem oparty o piłkę kauczukową, o ścianę i się roluję. I z wami sobie tutaj będę rozmawiał. Czyli normalnie, wyniki... zazwyczaj jak jestem w Środzie Wielkopolski, to właśnie idąc do Isamu do chaty, on zrobi ci zawsze kawkę zajebistą, poliże cię jego pies, a on z kauczukiem przy ścianie roluje twoje plery. Tak, plery zepsute. Ej, ale to co, no dwóch nadupiłem, to chociaż mogę sobie popsuć kiedyś. Jeszcze chciałbym jednego kiedyś, wiesz? A kogo? A kogo byś chciał? No wszyscy wiedzą. Jakiegoś, jakiegoś sławnego. O! Sławnego? Nie wiem. Dajcie mi sławnego. Nie wiem, na przykład, ostatnio sobie myślałem, Maryla Rodowicz. No, nie ta waga chyba. No nie ta waga. Ale to może być w open. Tak myślałem o tym. A powiedz mi, Szymon, czyli co, czyli na razie plecy są na takim, poziomie, że nie jesteś w stanie przygotować się do żadnej niestety, walki? Jeszcze. Czyli, że będzie tak, wczoraj mieliśmy nagrać z Kubą piosenkę, nie? To przez półtora godziny ją nagrywaliśmy, bo oddechu nie mogłem złapać. Ale już wiemy, że mam 3 przepukliny, więc 3 zabiegi i może w przyszłym roku pod koniec kogoś walnę w łeb. No to się od zapasów zrobiło, czy od czego, byczku? Czy masz jakieś... Masz od zapasów chyba, no od zapasów. Nie, tylu youtuberów na plecach mu się wybiło. Tak. Wykerował tylu lujów. Że kręgosłup nie wytrzymał. A jak się odwdzięczyli? Ono z kim nagrywać czasami, tym się odwdzięczyli. Tak, ale pompa tym, zobacz, ładnie działa. My się nadal kochamy, ale ci, co wyszli w poza, to zniknęli, nie ma. No ale to już jest taka... Takie życie jak gra. To jest geneza, to jest kawał historii, nie? Ty, a właśnie, słyszałem, że Nitra chcecie wkręcić w bitkę. Tak. Ale bierzcie mi Nitra, ale mu trzeba zapłacić. Skurzyś to słyszał? Ja słyszał kawałek rozmowy, że coś było nitro, wiecie co, no trzeba mu zapłacić, to musicie dużo mu dać i on się będzie bił. Ale będzie fajnie, to jestem przekonany. Komu mu dać, jak nie kamerzystę, mordo? Kamerzystę można dać mu ja Marka. Ja bym z Rafoniksem widział. Sądzę, że... Ale Kruszwil nie chce, gadałem z nim, nie chce się bić. Ja bym z Rafoniksem na przykład jeszcze zostawił tego właśnie. Ale oni się lubią prywatnie bardzo, wiesz, będzie ciężko... Słuchaj, no zapłacisz troszkę więcej. Oni się lubią, ale też nie można dla Nitra dać przeciwnika takiego jak Rafoniks, który już trenował, nie? No ja bym tak myślę, że w zasięgu, bo wy nie wiecie, bo ja wiem z kim i jak trenuje Nitro, dlatego. Okay. Z naszym trenerem od boksu, Krystianem Maturą. No to wiem. Sam poleciłem, sam poleciłem. Idzie mu spoko? Nie wiemy, wiesz. Proszę? Idzie mu spoko? No musi. Musi mówić spoko, nie? On tam nie ma wyboru w ogóle, tam ma spartański wpierdach. No to pięknie, no jak ktoś właśnie za głowę złapie, najlepszy, bo niektórzy, wiesz, sami trenują, mówią, a tutaj, wiesz, dobra, 15 minut wcześniej dzisiaj, jak masz trenera nad sobą, ja właśnie mam w Stargardzie takiego trenera, często do niego jadę na obozy i wiesz, Maro... Chodzi o trenera... Trener ochroniarza 69, no, Maro to jest, wiesz, gladiator, on nie? On jest zajebistym ziomem. Tak, jest bardzo w porządku, pozdrawiam. Jest poczciwy koleś, nie? Tak. Ty, ale wracając do walki z Rafonem, kurczę, Nitro to będzie miał to samo, co ja bym miał mieć z Dawidem. Jazda na Dawida bym patrzył, ja nie wiem, czy ja bym umiał, wiesz. Bo ja już te 100 razy w głowie przekminiałem taką walkę zrobić. No to jest ciężkie do rozkminy. Ja bym na przykład Dawida nie znał, to my byśmy mogli się dwa charaktery w 2 minuty się pokłócimy, nie? Tak, ale jak się już znamy tyle czasu, to jest naprawdę ciężko nawet, wiesz, na chwilę wyłączyć mózg, żeby kogoś nie lubić na dane, nie wiem, 9 minut. Bo walka Dawid Malczyński kontra Isamu, to jest taki dream match, no. No to jest zajebisty sportowo. Mocne połączenie. Na jakąś jubileuszową galę. Tak. A zbliża się dziesiątka. O, okrągła liczba. Wy za szybko te gale robicie, to mi się plecy nie zagoją po zabiegu. To na jedenastkę. Też jubileuszowa. Nie, ale ogólnie właśnie ja myślałem w głowie sobie to rozkminiem. Ale tak, ogólnie Nitrusia to bym bardzo chciał zobaczyć, nie? Ale to tam trzeba sakiewką, wiesz, Michał. Tam trzeba dołożyć do tej sakiewki.
No to na pewno, nie? Ewentualnie ja wiem, gdzie mieszka, blisko mnie można jakiś szantaż zrobić tam, wiesz, porwać coś. Można, nie, wiesz, i samochód. Nie zawsze... Porwania na telefon. Nie zawsze trzeba dawać sakiewkę, wystarczy pojechać. Na przykład na 15 samochodów. Porozmawiać. zrobić taki pozerski klimat. Nagrać teledysk przy okazji. Tak, przy okazji nagrać teledysk. Płytę wydać. Tak. I zawsze gdzieś tam te negocjacje lepiej idą. A mówiąc poważnie, no to Michał, gdzieś tam prowadzimy rozmowy i na pewno dojdziemy do jakiegoś... konsensusu. Bo on już kiedyś był napalony, pamiętam. Wtedy właśnie na Marka miał. Nie, z Markiem miał. Napalony na Marka. Dlatego ma dziecko, bo był napalony. Wtedy chyba to wszystko się złożyło i wtedy młody powstał. No. Bo żeście mu odrzucili. Z napalenia. Ale ja nie trafię zobaczył, bo on jest charakterny. Ja kiedyś, wiesz co, parę razy z nim byłem na jakimś treningu czy coś. Tak już złapał sztangę, no to człowieku rozczarpałby wszystkich, co podchodzili, nie? Marko bał się podejść bez krzyża, nie? Tak jak Marcin powiedział, że my nie wiedzieliśmy, że wiesz, Nitro gdzieś tam trenuje boks, no to wiesz, i właśnie tak często można się pomylić, bo dużo ludzi jednak w fejmie, wiesz, trochę świruje, trochę gra, nie? Tak. No dobra, no to nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć o tym, żebyście kupowali pay-per-view na Fame TV. Zbieramy pieniądze na Nitro właśnie. I zbieramy budżet na Nitro, nie? Na Nitro Zyniaka. No ja też zbieram na Nitro, także wbijajcie. Tak. No wszyscy składamy się. Zapraszam serdecznie. Dzięki Samu za rozmowę. Never. Never. Trzymaj się, mordo.